Siemaneczko, siemaneczko kochani, jak widać jestem w lesie, tylko nie w lesie z towarem, tylko w lesie, żeby pozbierać grzyby. A więc co kochani, udanego dnia, a ja biorę się do roboty. No i zobaczcie, zobaczcie, bo jako, że nie jestem sam, ale jestem z kimś, nie będę z Zatowskim, już jest pierwszy podgrzybek na coś pięknego, 5 metrów od samochodu. Ale piękniusi jesteś! Och, och, tak, tak, grzybnie zachować. Zobaczcie, coś pięknego. No jest. Tu jest moja towarzyszka obok. Dwa podwójne, ładne. No, grzybki, pokazywać się. Nie, tego nie zbieram akurat. Bo to nie jest grzyb zbytnio dobry. Czyżby? O, maleńki. Nie. Tego nie zbieram. A no właśnie, jeżeli masz jakieś takie grzyby, psiaki na drodze, o, ale tego zbieramy na pewno. I zobaczcie. O. Te, które się nie nadają, to nie niszczy ich, bez kitu. Po co je niszczyć? Nie jestem jakimś tam mędrcem, tylko po prostu. Po co je niszczyć? Każdy niech żyje sobie. O, i jest kolejny do marynowania. No i zobaczcie, jest kolejny. Jest kolejny marynowany. Coś pięknego. Nie no. Tak to ja lubię. Tak to ja lubię te grzybki zbierać, obierać. I w ogóle. O, tyk. I do koszyczka. No i jest kolejny piękny marynowany. Aj, titi. No. Tego? Jesteś, jesteś. Kolejny piękny. Ale las jest naprawdę fajny, powiem wam. O, tu bym ominął. Kurde, zobaczcie, no. Kolejny marynowany. Nie, no tu to trzeba się przyglądać. I to ostro się, to trzeba się przyglądać. Ale powiem wam tak. Nie ma to jak natura, czy to w wodzie, czy to w lesie, jak człowiek jest, czy w innych miejscach ciekawych. Naturkę trzeba podziwiać i z nią obcować. Dobra, dosyć pitu pitu. Grzybki poproszę pokazywać się, bo muszą być marynowane, muszą być, co najważniejsze, pierogi. A wy jakie lubicie dania z grzybami? Czy zupy, czy co tam? Co lubicie z nimi? Jeśli możecie, powiedzcie to w komentarzach. Chwilkę się uciszyłem i zobaczcie, i od razu jest. Nie wiem, czy mam być cicho po prostu. O, i tam widzę kolejnego, ale jakiś taki... O, i tu jest kolejny jeszcze. O, macie. O. Tu jest jeszcze. I tu był gdzieś. O, jesteś. No pokażcie. No tu jest. O. Jest jeszcze. Nie no. To się mi się zaczyna podobać. Ja tam generalnie lubię zbierać grzyby. A nad bardzo. No i kiedy tylko mogę, to od razu sru na grzyby. A co tu zrobić? O! I macie, natknąłem się na dwa kolejne. Nie no, chyba tu trzeba pozostawić koszyk i się rozglądać. O, jest rakowisko. Tam, tutaj się tam turlały te zwierzęta. Dobra, pokażcie się. O. Jeden. Drugi. A, ogonki twarde, więc mogą być zdrowe. Zobaczcie, chyba na grzyba to nie ma reguły. Tu widać, że jest taka leśna bruszka. A tutaj się wyłania. Czy żeby to był grzybek, czy to... Aż ty mnie nabrałeś, no, a skubany, nabrałeś mnie.
Oj, ty, niedobrze. No, tego gryba pozostawiam. Parę metrów dalej mamy kolejnego gryba. Zobaczcie. No i jest. Piękny podgrzybek. No i co? Idziemy, idziemy. A tu znowu i kolejny jest. A wy powiedzcie mi, jak robicie z grzybami? Czy je ukręcacie tak jak ja teraz? Czy po prostu je wyrywacie? Czy obcinacie tuż tam? Bo to jest chyba odwieczna, nie wiadomo jak to robić w lesie. Nie muszę wam coś powiedzieć. Jak to określić? Kiedy zbieram grzyby, nie wiem czy wy też, ale lubię jednak jak jest koło mnie osoba, zapomnę z mojej zagrody domowej, ale nie lubię jak co chwilkę ktoś mi podłazi dosłownie na odległości 2 metrów i patrzy co tam masz. A gdy zerka na tą osobę, kurde, nie lubię takich ludzi, którzy podchodzą, patrzą ciekawscy. No jednak wolę zagrody domowe, nie tam podchodzą, oczywiście. Ale obcy, patrzą won. Ja wiem, że grzybów dla wszystkich starczy, dlatego trzymajmy od siebie jakiś tam dystans. Ja tu przyjechałem po to, żeby się odpocząć, wydobrzeć, a nie po to, żeby patrzeć, o Jezu, znowu ktoś koło mnie chodzi, no. Dobra, jakiś grzybek by się przydał, bo tu w tej chwili tutaj Mustafie, pozdrowionka Goldziki, wyczochrani, Tomek Kropek, pozdrowionka i kogo tu jeszcze pozdrowić, jeszcze nie wiem, Marcin Zandanie, Dario, magnes neodymowy, wiem, że tych grzybów nie umiesz zbierać, ale też się pozdrawiam serdecznie, Jacob July, razem z Sylwanem też was gorąco pozdrawiam. Z takiego fajnego grzybobrania. No tylko by się grzyb jakiś przydał. Tych niejadalnych jest dużo, ale tych jadalnych trochę mniej. A jeszcze Łukasz. Magnetyczny Szczecin. Pozdrowionka. Kogo by to jeszcze pozdrowić? A, Hubert. Oczywiście, Hubert. Hubert plus Magnes. Człowiek, który zawsze jest na czas, bo ma fajną pasję, zbiera zegarki. Jakbyście mieli tam jakieś zegarki zbędne, to do niego. A ja tu szukam grzybów, ale tu widzę, że tu chyba się coś się działo w lesie, bo po prostu są te świeże ślady traktora chyba. No i co, szukamy dalej. Dobra, będę coś miał, to pokażę. Bo na razie jest posłucha. Zobaczcie. Kolejne się pokazują. Tu taki oberwaniec jest. Oj, no, byłaś. Łoż ty, w życiu. A się na ciebie uwzięły te ślimaki. Chuj. Dobra. Tu był jeszcze jeden. I gdzieś jeszcze jednego widziałem. Chuj, te ślimaki. Się schował, skubany. Nie wiem, gdzie się schował. Ale zaraz będę miał. Fuj, ślimaki, no już, skoczyły się wyżerkę. Chciałem się po prostu wyprostować i już jest. Zobaczcie. Jakie piękności. No i o to chodzi właśnie. Aj, grzyby to są jednak grzyby. Coś pięknego. Zobaczcie, tu jest jeden. Jest drugi. Trzeci. Kamerka tutaj. Czwarty. I... gdzieś tu jeszcze był piąty, no nieważne, ale cztery w jednym miejscu. Rewelacja. Już go widzę. Tu jest jeszcze jeden. Tu są jeszcze dwa. Tu jest jeszcze jeden. Tam jest jeszcze jeden. Aż boję się, że nikogo... O, i tu jest jeszcze jeden. I tu są dwa. I tamte. Wow. Zobaczcie, myślałem, że bliźniaki są piękne. Bo są piękne, prawda? Ale... to zobaczcie. Jaki piękny. Dorodny, aż go wyrwę i wam pokażę. Ale piękność. No i to są grzyby.
mnie tuż obok, zobaczcie. Jest już dwa. Kurde, no. Rewelacja. Ajajaj, ten dzień będzie piękny, muszę wam powiedzieć. O. O, tam jeszcze widzę. Zobaczcie, o, podwójny. Jeden. Drugi. Wziąłem rękawiczki, które nawet widać tutaj w tym. Tylko po co je wziąłem? Żeby leżały? Nie no, trzeba je założyć. Jeśli chodzi mi o to brudzenie się rąk, tylko po prostu zimno w łapy się robi. Zimno w łapy, ale trzeba zbierać grzyby. No i jest kolejny. A zapomniałem wam powiedzieć, że jestem w typowo po prostu podgrzybkowym lesie. No i się spodziewam tutaj tylko i wyłącznie podgrzybków. Chociaż nigdy nic nie wiadomo. Zobaczcie, jest taki psiak. Tu mnie zrobiła olszówka. Olszówka wydała podgrzybka swojego kolegę po fachu. No i jest podgrzybek kolejny. Ajaj. To lubię. Czy będzie kolejny? O, chyba ma kolejnego. Zobaczmy. Zaraz. Tutaj. No tak. No jesteś, kochaniutki. Chodź, chodź do koszyczka mojego. A nie, to jest ten. To jest psiak. To ci nie daje. No, idziesz do mnie? Idziesz? A, dobra. Teraz będą mnie broniły, bo tu jest i chałupa. No zobaczcie. Jest jeden. O. Drugi. Tak. Chyba widzę trzeciego. I znowu rękawiczki. Po co mi będą w ogóle? Gdzieś tu widziałem trzeciego jeszcze. Gdzieś tu był. Nie. Nie. Ale pewnie zaraz będzie. Poszukajmy razem. Już te śmieciuchy, no są wszędzie po prostu. Ej. No nie, nie chcę się pokazać. Pewnie raz wyłączę kamerkę, to od razu mi się pokaże. Bo teraz się wstydzą. Pewnie. Tu co? O, no to jest. No, to mi się podoba. No i był. Koło tego śmietka.
No i zaczyna być ładnie w koszyku, moi drodzy, zobaczcie. A tu w ogóle mam już nie wiem, czy w zeszłym roku widzieliście to. Ja mam nóż na sznurku, bo już parę noży zgubiłem, więc dziękuję. Wolę je mieć przywiązane. Zobaczcie, jakiegoś giganta. Wow. O, skubany. Alszy wielki. Wow. No zobaczcie, mój paleton. Ładny jesteś, ładny. No widzę Pikasu kolejnego pięknego, aż muszę wziąć kamerkę i wam pokazać. Zobaczcie. Tyk. Dwa naraz obok siebie, piękności. Nie no, rewelacja. Ale zaczyna być tak dużo ludzi tutaj, że chyba zmienimy miejscówkę. Jest taki malutki, malutki maciupeńki. No, pokaż się. Do marnowania w sam raz. O, jest kolejny. I kolejny. O, i cały jeszcze jest kolejny. O kurde. No ładnie. Dawaj. Ale grzybiarzy się pokazało. Mówię wam. Ale jak to się mówi, dla wszystkich starszych grzybów. Gdzieś tu był jeszcze. O, jest. O. O. I tu są dwa jeszcze. Zobaczcie, o. Tu jest jeszcze jeden. O, i chyba tam jest jeszcze jeden. Oj, ten to trochę podjedzony. Pani ślimak, wącha. A tu co jest? Pod spodem? Tak, też jest jeszcze. No, ładnie jest. Sześć na raz. Ładnie. Gadu, to zobaczcie, moja towarzyszka to zrobiła. Taki piękny grzyb. Pozwól go. Jejku, no, przepiękny po prostu. A tu moje. Jestem już po grzybach. O, jeszcze jednego rozchodniaczka znalazłem tutaj. Zobaczcie. O, jest jeszcze jeden malutki, maciupeńki. Oj, chodź. O, jest jedzony trochę. Nieważne. Kochani, zapraszam was na moje inne odcinki. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. A ja zmierzam na kolejne grzybobranie. A teraz zapraszam na taki malutki kolaż. Cześć.